Cześć. Przed nami zadanie z kodowaną odpowiedzią z czerwca 2017 roku z funkcji kwadratowej. Dana jest funkcja kwadratowa e x równa minus x kwadrat plus bx plus c. Ma ona dwa miejsca zerowe x1 równe minus 1 oraz x2 równe 12. Naszym zadaniem jest obliczyć największą wartość tej funkcji oraz zakodować kolejno od lewej do prawej cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. Zastanówmy się, co mamy dane. Oprócz y, wzoru F od x równego minus x kwadrat plus bx plus c, gdzie mamy aż dwie niewiadome b i c, dali nam także miejsca zerowe. I teraz y, miejsca zerowe oczywiście powinny się nam kojarzyć z postacią iloczynową. W tym przypadku dla dwóch miejsc zerowych ta postać iloczynowa wynosiłaby F od x równe a razy x minus x1 razy x minus x2. x1, x2 jest jawnie podane w treści zadania. Co to jest ten współczynnik? A to jest oczywiście współczynnik kierunkowy, czyli ten współczynnik, który stoi przy najwyższej potędze funkcji kwadratowej w tym przypadku. W naszym konkretnym przypadku z zadania to jest minus 1, tak? ponieważ przed x kwadrat stoi minus, czyli no minus 1. Ale w tym wzorze ogólnym z treści zadania niewiadomymi są b i c. Oczywiście metod na rozwiązanie tego zadania będzie kilka. My wykorzystamy właśnie tą postać iloczynową. Czyli skoro znamy a, znamy x1 i znamy x2, to będziemy sobie w stanie zapisać f od x za pomocą postaci iloczynowej, czyli f od x będzie równe minus 1 razy x minus pierwsze miejsce zerowe, czyli minus 1 razy x minus drugie miejsce zerowe, czyli 12. Co nam da minus razy x plus 1 razy x minus 12? To będzie równe po wymnożeniu tych dwóch nawiasów, minus razy x kwadrat minus 12x plus x minus 12. Minus 12x plus x da nam minus 11x. I to będzie równe po opuszczeniu właśnie tego nawiasu i oczywiście uwzględnieniu tego minusa przed nim. Minus x kwadrat minus minus 11x, czyli plus 11x. Minus minus 12, czyli plus 12. I teraz porównując sobie ten nasz wzór, który otrzymaliśmy z tym wzorem z treści zadania, zauważamy, że no przy x kwadrat stoi minus, czyli tak jak się spodziewaliśmy, no i nie oczekiwaliśmy niczego innego, ponieważ mamy tą samą funkcję, no to znaczy to tyle, że współczynniki przy tych samych potęgach muszą być takie same. W takim razie b będzie równe 11, a c będzie równe 12 czyli wystarczy porównać odpowiednio współczynniki przy odpowiednich potęgach. W treści zadania proszą nas o to, aby wyznaczyć największą wartość funkcji. E, oczywiście tutaj zaznaczmy, że my wiemy, że ta funkcja, ta konkretna funkcja kwadratowa będzie miała największą wartość, ponieważ ten współczynnik kierunkowy przy najwyższej potędze, czyli u nas a równe minus -1, jest mniejszy od zera. Co znaczy, że funkcja ma skierowane ramiona do dołu. Co oznacza, że ma wartość największą? Jeśli współczynnik kierunkowy byłby dodatni, no to wtedy funkcja miałaby wartość najmniejszą. Pamiętajmy o takich drobnych szczegółach. Skoro w treści zadania proszą nas o wartość, czyli tak naprawdę proszą nas o y, czy inaczej mówiąc, jeżeli zapiszemy sobie ten wierzchołek przy pomocy p i q, to proszą nas o q. Tak, p to jest argument, a q to jest wartość. p byłoby równe minus b przez 2a, czyli w naszym przypadku minus 11 przez 2 razy minus 1, czyli minus 2, co by nam dawało 11 drugich. Q możemy policzyć na dwa sposoby. Na przykład wykorzystując wartość P, czyli to by było Q równe f od P lub też wykorzystując na przykład deltę, czyli Q możemy także obliczyć jako minus delta przez 4a. I my wykorzystamy właśnie ten wzór minus delta przez 4a. W takim razie Q będzie równe minus b kwadrat minus 4ac, bo to jest właśnie wzór na deltę, dzielone przez 4a. Co da nam minus i w nawiasie 121 plus 48 przez minus 4. Oczywiście minusy się nam skrócą i otrzymamy 42,25. Prosili nas, aby zakodować cyfrę jedności oraz dwa miejsca po przecinku. W takim razie zakodujemy 2,2. 2, i to by było na tyle. W ten oto sposób zdobyliśmy 2 punkty, czyli 4%. Zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmików na kanale. Zaglądajcie także na mojego Instagrama. Cześć!